750 lat po kanonizacji księżnej Jadwigi Śląskiej krośnianie oddają cześć jej pamięci. Pod koniec września w ramach festiwalu Jadwigensis poświęcono jej koncert galowy. W sobotę w murach kościoła parafialnego ponownie rozbrzmiała muzyka inspirowana księżną Jadwigą. Z okazji 750-lecia podjęła się tego Fundacja Polskie Gniazdo z Wrocławia, takiego cyklu koncertów, no można powiedzieć tournée koncertowego z tą kantatą o świętej Jadwidze, która opowiada o życiu świętej Jadwigi. W kościele świętej Jadwigi Śląskiej wystąpili absolwenci Wrocławskiej Akademii Muzycznej, zespół Eurosilesia oraz chór Bazylika Cantas. W rolę księżnej Śląska wcieliła się sopranistka Anna Ciereszko, natomiast jej mężem, Henrykiem Brodatem, był Dominik Kujawa, dysponujący imponującym barytonem. Kantata opowiada pokrótce o życiu świętej Jadwigi Śląskiej, o tym, jak działała, jaka była dla ludzi, o jej cechach charakteru i ogólnie o życiu jej, jak i jej męża Henryka Brodatego. Niezwykła akustyka świątyni oraz jej niepowtarzalny nastrój w połączeniu z przepiękną muzyką zapewniły słuchaczom wrażenia, które na długo pozostaną w ich pamięci. Jesteśmy oczarowani. Tak przepiękny. Ale wspaniały głos. No i u nas w Krośnie zdawałoby się, że jesteśmy już takim zapomnianym miasteczkiem, a tu niestety taka atrakcja i takie błogosławieństwo od Boga i od świętej Jadwigi otrzymaliśmy. Koncert był kolejnym pokazem niezwykłych umiejętności i wrażliwości muzycznej. Aby zagrać na takim poziomie, potrzeba wiele pracy i wielu lat doświadczenia. Tak naprawdę z kantatą Święta Jadwiga jeździmy po różnych miejscowościach już od tamtego roku. Stąd największe przygotowania odbyły się właśnie wtedy, próby regularne. Teraz tak naprawdę próba się odbywa przed każdym koncertem, przed wyjazdem i oczywiście próba akustyczna przed całym koncertem w kościele, żeby sprawdzić akustykę i warunki panujące w kościele. Kompozytor Mirosław Gąsieniec stworzył swoje muzyczne dzieło o Jadwidze już 23 lata temu. Kantata ta powstała z okazji owszem 750-lecia, ale nie kanonizacji świętej Jadwigi, tylko śmierci świętej Jadwigi. Był wtedy też powołany rok jadwiżański, powołał go wtedy ksiądz kardynał Gulbinowicz, ówczesny metropolita wrocławski. Było to w 1993 roku. Prosząc mnie, abym napisał taką kantatę o świętej Jadwidze, ponieważ takiego utworu jeszcze nie było. Święta Jadwigo, stawiasz się za nami do Boga. Ten koncert poświęcony świętej Jadwidze Śląskiej był wyjątkowy. Odbył się bowiem 14 października, a jest to data szczególna. Mimo, że koncert był ku czci, czy z okazji 750-lecia kanonizacji świętej Jadwigi, to właśnie dzisiaj mija kolejna rocznica jej śmierci. Właśnie 14 października Pan powołał ją do siebie. To też jakiś piękny znak i dla naszej wspólnoty, kiedy właśnie dzisiaj rozpoczynamy Triduum ku czci świętej Jadwigi Śląskiej. Już drugi koncert poświęcony świętej Jadwidze Śląskiej udowadnia, że po ponad 700 latach żyje ona nadal w sercach artystów, a jej dziedzictwo cały czas pozostaje żywe w sercach mieszkańców Krosna Odrzańskiego. Potężny lew.